Podczas wędrówki przez krzywuchowe moczary Ciri natknęła się na złowrogie wiedźmy. Potworne siostry wahały się, czy pożreć dziewczynę, czy wydać ją dzikiemu gonowi. Jednak Ciri w końcu udało się uciec. Ścigana przez jednego z upiornych jeźdźców, pobiegła w głąb bagien i tam Geralt zgubił jej ślad. Musiał szukać nowych tropów.
Thank you.
Esejundraj Epmeker. Nie dajesz mi wyboru. Nevelian? Est? Nevelian Epnemeria? Agnes? Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Cool.
guli trzeba je zniszczyć. Jeszcze sobie twój łeb do siodła.
jak mi się syn urodzi, nazwę go Geralt. Kupujecie czy oglądacie? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Skąd to Bogu? Dobra, potwory to każdy mi zabija. Raz zawozy. Im brat na Kegeta, no foile i frans von Zuppe. Eb Ketra de Valan va Pontar, dej te Feator Pan, dok Prisonan. Kae luat gut balla eb Okerfus. Inne los vam je Pave Arna. Kae jar herzer eb Anluid. Si, kui kreit meide, bis na, nessa oi, es fui, eb Herzer. Widziałem cię w Wyzimie. Słyszałeś o brygadzie Wrichet? Tacy jak ty tam służyli, nie ludzie. O! Ała! En midete stuat esentovirat. Ej ty, zatrzymaj się! Geralt z Rivii, tak? Byłeś jakiś czas temu w Białym Sadzie pod Wyzimą. Urocza wieś, gdyby nie te wszystkie trupy.
Gdyby nie ty, byłoby o jednego więcej. Lena, ona przeżyła dzięki twojemu eliksirowi. To miłe, że nilfgaardzki żołnierz tak się przejmuje losem prostej nordlinki, ale i trochę zaskakujące. Tej nocy, kiedy zaatakował ją Kryf, szła na spotkanie ze mną w lesie pod garnizonem. Jebskie miejsce wybrałeś na schadzkę. Gdyby nie Gryf, dopadłoby ją co innego. Wiem, ale mogłem się wyrwać tylko na godzinę między wartami i ten las blisko. Słuchaj, Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Ostrzegałem to, Mire. Wiedźmińskie eliksiry mają potężne efekty uboczne, zazwyczaj nieodwracalne. Ja nie mogę już jej pomóc. Może jakiś czarodziej. Nie wiem, czy ci dziękować, czy przekląć za to, że nie dałeś jej umrzeć w spokoju. Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem. Cesarz nas poprowadzi prosto na nowi. Trudno ci będzie tutaj o robotę, Wiedźminie. Szukam mojego syna. Przybyłam tu z daleka. Służył w jeździe na Zeirskiej. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trolla poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, pani. Czemu nagle postanowiłaś szukać swojego syna, pani? Pisał do mnie listy. Do mnie i do swojej narzeczonej. Regularnie, co tydzień, dostawałyśmy pocztę. I nagle przestał pisać. To do niego niepodobne. Musiało się coś stać. Co mówią jego towarzysze broni? Jedni nie chcą rozmawiać, inni kłamią. Ten kwatermistrz na przykład powiedział, że Hrodbert, to znaczy mój syn, poszedł na zwiad i nie wrócił. Dlaczego uważasz, że to nieprawda? Służy w lekkiej jeździe. Kompania nazairska. Nie był zwiadowcą. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Hrodberta. Albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. Jak wyglądał twój syn? Nie dałoby się go nie rozpoznać. W całej nilfgaardzkiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Rudy nilfgaardczyk? Jego ojciec pochodził z Magdurga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi. A syn odziedziczył po nim wygląd. Mogę na ciebie liczyć? Postaram się pomóc, pani. Nie pożałujesz. I pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłabym dla Hrodberta. Rozejrzyj się. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć. Pił w kantynie z żołdakami, a nie spotkał nikogo z kompanii mojego syna. Zupełnie jakby nie istniała. Idź do kwatermistrza. Może z tobą będzie szczery, bo mnie zbywa. Czuję to. Matka zawsze czuje takie rzeczy. Ano, zobaczymy. Prowadzą do Mahakamu. Esien Miloin Kamraj. Eseverslava El Kamdan. Ra 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 ra
Ktoś ty? Za czym węszysz? Za robotą. Zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, żeście wiedźmin. Geralt z Rivii. A ja Tavar Egebracht i jestem tu kwatermistrzem. Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest uparta. Ale nie miałem pojęcia, że wynajmie wiedźmina. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Wiesz, co by się stało, gdyby każda matka przyjechała na wojnę szukać swojego syna? Spotkałem tylko jedną i obiecałem jej pomóc. Będę opowiadał jakiemuś Nordlingowi, co robią nasi żołnierze. Może sakiewka rozwiąże ci język. Chcesz przekupić cesarskiego oficera? Tak, ponieważ chcę pomóc matce cesarskiego żołnierza. Weź te pieniądze i powiedz mi wszystko, co wiesz. Ten rudy szczeniak służył w jeździe na Zairskiej. Nie tak dawno razem z kilkoma innymi z kompanii postanowił zdezerterować. A ja kazałem ich gonić. Część złapali na bagnach, niedaleko stąd. Inni uciekli. Co się stało z tymi, których złapaliście? Zostali powieszeni, zgodnie z prawem wojennym. Ale nie wiem, czy ten rudy był wśród nich. Po nilfgaardzkim oficerze spodziewałem się większej skrupulatności. Gdybym zameldował, że uciekli, musiałbym ich ścigać. A nie mam na to czasu ani środków. Dlatego napisałem w raporcie, że wszyscy nie żyją. I tak pewnie nie przetrwali długo na bagnach. Poszukam ich. Barbarzyńcy. Dezerterzy próbowali uciekać konno. Wygląda na to, że w tym miejscu zostali złapani. Uciekli na bagno. Uciekli na bagno. Ślady psów. Zupełnie jakby ich ktoś tropił. Ucieknij na bagno. Uciekał, ale bagno go zatrzymało. Musiał być dobrym celem dla kusznika. Włosy czarne. To nie ten. Ślady psów.
Zupełnie jakby ich ktoś tropił. Nude włosy. To chyba on. Ale żeby wiedzieć na pewno, muszę mieć coś więcej. Powieszę sobie twój łeb. List adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. Czy udało ci się ustalić coś w sprawie mojego syna? Tak. Chcę znać prawdę. Nawet gdyby miała być okrutna. Twój syn nie żyje, pani. Jak to się stało? Jego oddział wpadł w zasadzkę. Walczyli dzielnie. A więc zginął jak bohater. Tak jak jego ojciec. Chcę złożyć jego ciało w rodzinnej krypcie. W kraju. Obawiam się, że to nie będzie możliwe. Zginął na bagnach. A więc nawet tyle nie mogę dla niego zrobić? Będzie spoczywał w obcej ziemi? Chociaż nie. Ta ziemia wkrótce będzie należeć do Nilfgaardu. Mój syn nie umarł na marne. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Masz swoją zapłatę. Bywaj, pani. Tutaj o robotę, wiedźminie. Sługa twój i twojej rodziny. Trudno ci będzie tutaj o robotę, wiedźminie. Słyszałeś o brygadzie Vrihet? Tacy jak ty tam służyli, nie ludzie.
O!